Hieronim Bekutowski, pseudonim Zapora, był bez wątpienia jednym z najbardziej zasłużonych, a co za tym idzie, jednym z najsłynniejszych dowódców polskiego podziemia na terenie województwa lubelskiego podczas II wojny światowej. W pewnym okresie udało mu się stworzyć największy oddział partyzancki na Lubelszczyźnie, wraz z którym przeprowadził ponad 80 akcji zbrojnych skierowanych przeciwko Niemcom. Musicie przyznać, że liczba ta robi naprawdę wielkie wrażenie. Do największych potyczek należy zaliczyć na pewno te z 24 maja 1944 roku w okolicy podlubelskich Bełżyc, dokładnie pod Krężnicą Okrągłą. Siły Zapory stoczyły tam regularną bitwę z niemieckim konwojem transportowym, w której to okupanci wykorzystywali nawet samoloty. Inna z potyczek, jaką należałoby wspomnieć, jest ta z 17 lipca 1944 roku pod Kożuchówką w powiecie łukowskim, która była ostatnim starciem tzw. Zaporczyków z Niemcami. Ale nie będę dzisiaj opowiadał o żadnej z tych największych potyczek. W tym odcinku tak było, przeniesiemy się o parę miesięcy do przodu, do roku 1945, kiedy to Dekutowski przeprowadził brawurową akcję rozbicia posterunków milicji obywatelskiej, a dokładniej skupimy się na ataku na placówkę w Kazimierzu Dolnym. Wróćmy najpierw jeszcze na chwilę do okresu okupacji niemieckiej, aż prosi się, aby w tym miejscu przytoczyć Wam niezwykle barwną postać Hieronima Dekutowskiego i historię jego wojennej tułaczki po całej Europie. Często wręcz dużo ciekawszej od tej Franka do Lasa, z jak rozpętałem II wojnę światową. Ale na to niestety brakuje czasu w naszym programie. A zatem nadmienię tylko, że po starciu pod Kożuchówką, w której został ranny, 28 lipca 1944 roku Dekutowski decyzją zwierzchników rozwiązał swój słynny oddział, a sam udał się w ukrycie. Do konspiracji, tym razem skierowanej już przeciwko Sowietom, powrócił w styczniu 1945 roku, głównie za sprawą zamordowania przez ubeków czterech członków jego dawnego oddziału. W lutym 1945 Zapora objął dowództwo nad grupą dywersyjną dawnej komendy okręgu AK Lublin. Wiosną 1945 roku Zapora ponownie zorganizował imponująco duży oddział aż 300 żołnierzy. Jego zadaniem były ataki na posterunki, jak i samych funkcjonariuszy MO i UB, którzy siejąc terror w okolicy odznaczali się szczególnym okrucieństwem. Najgorszą sławą cieszyły się posterunki w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. W połowie maja Zapora wrócił na Lubelszczyznę z Zasanu dwiema amerykańskimi ciężarówkami Stadtbekera zdobytymi na Sowietach. Biorąc do udziału w akcji 40 chłopaków, podzielił ich na trzy drużyny. 19 maja 1945 roku niespodziewanie jedna z ciężarówek wjechała na kazimierski rynek. Dwie drużyny mające za zadanie ubezpieczanie akcji rozmieszczone zostały na drogach w kierunku Opola Lubelskiego i Puław. Trzecia, tak zwana minerska, którą dowodził sam Zapora, wkroczyła na rynek. Wyznaczeni partyzanci odcięli połączenia telefoniczne, następnie wpadli do magistratu i wylegitymowali obecnych w tym urzędzie zarówno cywilów, jak i wojskowych. Milicjanci w tym czasie zdążyli zabarykadować się w budynku komendy. Zapora miał jednak plan. Własnoręcznie za pomocą ładunku wybuchowego zamontowanego na długiej tyczce uderzył nim w okno na piętrze budynku, gdzie schowali się milicjanci. Wybuch zmusił ich do ucieczki na dół, jednak w tym czasie sekcja minerów wysadziła drzwi wejściowe komendy za pomocą przylepnych granatów. W ten sposób partyzanci wdarli się do środka budynku, osoczeni i zaskoczeni całym zajściem milicjanci nie mieli już żadnych szans. W tym samym czasie grupa zabezpieczająca drogę od strony Puław zauważyła zmierzającą do miasteczka bryczkę wiozącą kilku ubeków oraz wojskowy samochód. W oddali pokazała się dalsza część kolumny w postaci całego oddziału wojskowego wraz z końmi. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, przyczajona grupa zaporczyków ostrzelała z karabinów maszynowych jadące na czele pochodu samochód i bryczkę. Ostrzał był na tyle skuteczny, że wszyscy znajdujący się w obu wozach zginęli na miejscu. Niespodziewany atak wywołał popłoch wśród dalszej części kolumny, do tego stopnia, że sznur wozów konnych wraz z towarzyszącymi im żołnierzami w panice pędem zawrócił w stronę Puław. Równie nieprzewidzianą akcję przeżyli w tym czasie partyzanci osłaniający drogę w kierunku Opola Lubelskiego. W pewnym momencie ich oczom ukazał się pędzący w ich stronę z dużą prędkością sowiecki samochód wojskowy. W tym wypadku nie udało się jednak równie skutecznie ostrzelać wozu, zawiódł sprzęt.
Skarabin maszynowy partyzantów zwyczajnie się zaciął, a auto niezatrzymane przemknęło przez rynek obok zdobywanego właśnie posterunku. Uciekając w kierunku Puław, mało brakowało, aby samochód staranował od tyłu chłopaków ostrzeliwujących właśnie bryczkę. Traf chciał, że kierowca na ostrym zakręcie wypadł z drogi i rozbił samochód o drzewo. Po zakończeniu akcji oddział Zapory wyszedł z Kazimierza w kierunku wschodnim. W jej efekcie zginęło 5 milicjantów i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa oraz kilku żołnierzy i 2 oficerów sowieckich. Ponadto w ręce Zaporczyków poddało się 2 milicjantów oraz komendant placówki, funkcjonariusz UB, odpowiedzialny za sianie terroru w całej okolicy, a jednocześnie członek oddziału Cienia, który odpowiedzialny był za zamordowanie 18 AK-owców podczas zbrodni w Owczarni pod Opolem Lubelskim w maju 1944 roku. Jako że milicjanci byli mało świadomymi, prostymi wiejskimi chłopcami, puszczono ich wolno. Doświadczony Ubek doskonale wiedział, że jemu partyzanci nie odpuszczą. Świadomy zbliżającego się końca, w pewnym momencie spróbował ucieczki jednym z wąwozów. Chwilę później dosięgła go seria z karabinu. Hieronim Dekutowski przeprowadził jeszcze wiele równie, a nawet bardziej brawurowych zadań w tym okresie, dzięki czemu zapisał się na kartach historii jako jeden z najsłynniejszych dowódców polskiego podziemia na Lubelszczyźnie.